Witam wszystkich wędrowców. Wszyscy jesteśmy wędrowcami i wędrujemy w różne miejsca. Ale aby dostać się do celu, bez specjalnego błądzenia lub bez błądzenia na niechcący, lub bez niepotrzebnego błądzenia, to potrzebujemy drogowskazów. Potrzebujemy również kamieni milowych. Potrzebujemy mapę. I tak jak do podróży w naszej przestrzeni trójwymiarowej potrzebujemy te punkty odniesienia, tak do podróży przez życie. Od czasu, kiedy Einstein zauważył, że nasz świat jest czterowymiarowy, potrzebujemy też kamieni milowych w czasie. Potrzebujemy wyjątkowych dni. Potrzebujemy świąt. Potrzebujemy tych miejsc, do których byśmy wracali wspomnieniami. Tak jak wracamy wspomnieniami do miejsc, gdzie stała choinka z bombkami, gdzie były prezenty, to tak samo potrzebujemy powracać do czasu, do wspomnień, do świąt, lub do niedziel, lub do wakacji. I proponuję wam, abyście przeżywali święta świadomie. Świadomie, że to jest wyjątkowy dzień w waszym życiu. Abyście, tak jak przeżywacie świadomie święta Bożego Narodzenia z choinką, tak samo świadomie przeżywali swoje urodziny. Tak samo przeżywali świadomie dzień pierwszego pocałunku. Lub abyście świadomie przeżywali ten moment, kiedy byliście na przepięknym spektaklu teatralnym. I dlatego życzę wam, abyście mieli jak najwięcej punktów odniesienia w swoim życiu. I takim jednym z punktów odniesienia jest kolęda, którą napisałem, słowa tej kolędy, kilka lat temu. I ona zmieniła wartość mojego punktu odniesienia świąt. I tego wam życzę.